Siema, cześć, witajcie. Tutaj Maciek 197 oraz Ksylome. a to jest z pola walki Crysis 2. Wow, dwa miesiące po. Dobra, sobotni wieczór, nudy w cholerę. Dobra, Ksylome, pewnie jeszcze nie znacie. Podam jego. Podam link do jego kanału w opisie. Dobra. No pewnie wszyscy tutaj od razu, bo potem będzie 20. Łoshi. Już zdążyłem rozpaść. O, akurat ciebie trafiłem. To my jesteśmy w przeciwnej drużynie? No wychodzi, że tak. No kurde. Ojojoj. Dobra, ja muszę tutaj klawiszologię ogarnąć. O dobra, ogarnąłem. Ludzie, ogarnąłem. To mówię, graj ze mną, a nie kurczę. Jakieś bioszoki, to nie bioszoki. O. Czyżby dwa fragi darmowa? Dobra, jednak wolę gry RPG. Mój Boże. Nie no, ja serdecznie cię zapraszam do kręcenia ze mną. Lola. Lola, jak chcesz. Ale nie, ja nie gram w Lola, jestem inny. A jestem inny, zły. Kurde. Kurde, człowieka tu widziałem, człowieka zabiłem, ja pierdzielę, wow, shit. Oj, ja mam 3 na 3. Akurat to nie wykorzystana okazja. O, shit. Shit. Powiem ci, zacząłem jak wróciłem na przykład do koda czwórki, no nie? Mój Boże. The fuck? Nie no, kod czwórka to jest masakra. Jednak, czy w ogóle Call of Duty to jest masakra. Jednak jeżeli ten, powiedzmy, taki BF-owiec czy coś chciałby w to grać. No. Ja ci powiem tak, że jak grałem w BF... w Call of Duty... Czekaj. Dobra, jest tak. Jak grałem w koda... Którego? MW2. O. Czyli MW2... Nie no, MW2 to według mnie najlepszy, nawet, tak powiem. A ja ci powiem, że grałem tylko na multi, to mnie nie przyciągnął, z uwagi na to, że jego mapy nie są zbyt obszerne, nie? A jak załóżmy sobie zagrasz, załóżmy Battlefield 3, gdzie są mapy nie dość, że duże, to jeszcze jest, no, ładnie grafika wykonana i dokładnie, to jest duża różnica. I BF3 mi się bardziej podoba. O. Czy nie, no bo bardziej co, Call of Duty to... A nie, no sobie nie porównuj multi i Call of Duty do ten... do BF-a, bo... Ale... BF3 grałem też na multi tylko. Czy nie, ale... No ja rozumiem sobie. Singla to, owszem, możemy sobie porównać, tylko że tak. Call of Duty to jest strzelanina, no nie? A Battlefield to jest gra wojenna. I to jest różnica. Oj, z dwóch stron nie wzięli. Rozumiesz teraz chyba. No tak, tak. Owszem, niby... Nie, powiem ci, że właśnie to porównywanie, że co jest lepsze i w ogóle... To przede wszystkim źle zrobiło EA, bo tak graczy niby negatywnie nakręcało. No ja tak to odbieram. Co jeszcze, kurde, wątek tracę. No mówię, po prostu nie ma co porównywać, ale na przykład MW2 to ci powiem, ja grałem na Alterinecie szczerze tylko. Kurde, shit. Samo. Ja grałem na Alterinecie. Podobno ja słyszałem na Steamie, to słabo było, słabe było multi. W MW3 zostało poprawione. No ja szczerze, to był mój chyba taki pierwszy poważny FPS. A na przykład w MW3 to w ogóle zrozumiałem fenomen gry na konsoli w Call of Duty. Powiem ci, ostatnio wróciłem z Irlandii, a mój kuzyn wtedy w Irlandii miał, on ma konsolę PS3. I między innymi Modern Warfare 3, które na wyspach jest bardzo popularne, ogólnie co Call of Duty. To ci powiem, na początku było trudno mi się przyzwyczaić do pada, przede wszystkim na FPS-a, wiadomo, trudniej się gra. Znaczy, trudniej się przerzucić. No tak, zależy od przyzwyczajenia. Tak, właśnie od tego zależy.
O, shit. Ale powiem ci, no dobra, przyznam się, nie byłem taki dobry jak on. Lamiłem tam szczerze. No po prostu ja, Polak, w ogóle to widać, to było w sklepach. W ogóle co fajne, w każdym mieście, w każdej mieścińce jest GameStop. GameStop to ogólnie, nie wiem czy słyszałeś, sieć sklepów zajmująca się sprzedażą gier komputerowych, używanych, nowych, różnie. Granatnik mam? Dziwna klasa w ogóle. Zmieniłbym, ale dobra. I sej, u nas na przykład wchodzisz do Empiku, to masz mnóstwo gier na peceta, a na konsole są ubogie. A tam wchodzisz do takiego GameStopu albo innego sklepu. O, zwyciężyliśmy. Tam wchodzisz do takiego innego sklepu, takiego na przykład GameStopa, masz mnóstwo używanych i nowych gier na konsole. Na peceta to w ogóle, powiedzmy, ledwo poniżej 50 sztuk jest. Reszta to dosłownie tysiące. Coś ci nie poszło teraz. To ludobójstwo zabi cały wrogi zespół. Oj tam. Tysiąc ponad. Tak samo... Słuchaj, albo ten... Na przykład dla mnie to teraz masakra będzie... Chciałbym robić materiały z BF, a to mam z kim oczywiście, bo no... No bo dużo osób w BF 3 gra. Tylko że dla mnie teraz będzie masakra, bo słuchaj, ja w BF 3 tak naprawdę... jakieś 2 miesiące nie grałem. Że słuchaj, ostatnio jak na laptopie, owszem, już troszeczkę skill mi się przywrócił, ale no to już nie jest to po prostu. No bo... Jezu, no mówię, nie mam kompa do BF-a. No, pod serwerem. Jest mnie ten Reed ubija, co jest w zakładce serwer. Dzisiaj ci co to jest? Ale kupiłem sobie słuchaweczki nowe. Wracamy ponownie, dobra. I co ja mówiłem? Po prostu no, what the fuck. Ruch prawostronny. Nie lewo. Dalej, saj, robiłem dzisiaj zakupy w Biedronce i słyszę, wszyscy po polsku gadają. No i what the fuck, wszyscy gadają po polsku. Rozumiesz? A ile tam siedziałeś? Ja w Irlandii byłem tydzień. Dokładny tydzień. Dobrze mi idzie. Ale by była niewykorzystana okazja, nie? Słuchaj, wybiegłem kolesia od pleców. Już go obiłem i nagle mi się odsunął spod celownika. Aha. I zaczął mnie okładać. I tak mnie ułożył, że już myślałem, że padnę. Ale zabiłeś go. No, tak. Ups. Dobra. Kurde, ale mi się podoba ta mapa. O. Najlepsze staty w teamie, widzę, mam. Ja chyba najgorsze. Dobra, jeszcze nie. Kurde, nie ogarniam tu. Boże. A, to mówiłem ci, że grajmy w Crysisa 2. I chyba będziemy grali. O kurde, awansowałem. Piechur 2 bodajże. Następnym razem ja nagrywam na mój kanał, bo już mnie proszono. Dobrze, ale ja też będę i potem dam ci materiał i będzie do okienka. A co mi tam? No tak. Oczywiście. Ten tag jest. Jeszcze jakieś intro trzeba będzie zrobić, jakieś super akcje. To ja się tym zajmę. No tak. Mam nadzieję. Zmień wyposażenie. O, karamba muchachos. A myślałem, że w locie mnie nie jest. O, shit. Ja? O, ja. Gramy między sobą. Wybrywasz ode mnie. Byś... O, zaraz znowu. O, shit. O, tak, udało się. Jestem najgorszy w teamie. No, ja zupełnie odwrotnie.
O shit. Z flashbanga zostałem. To jeszcze jest gorsze niż w Call of Duty. No dobra, trochę lepsze. No nie, pleców, od pleców. O, ładnie. Czas na zmianę broni. O, Ja? co to było? O, dobra. Chyba jestem na ich spawnie. No to masz okazję na niezłe fragi. No właśnie, takie były. Ale będzie frag, mówi. Ah. Muszę sobie grę. Mam moment taki, że chcę Stary, sobie pozwolić. i nagle jestem trzeci. No what the fuck? Ojej, plecy będę miał zaraz. Patrzcie, czy tam nie piszą ludzie. Jestem Pokręcę się taki tu jeszcze niepotrzebny, że... trochę. No, nie mogę. Ale to zrobił. Kurczę, fajna jest ta gra. No. Maciek nagle był lepszy i mu się spodobało. O, i grę mi wyłączyło. O, no nie. Ale nie, jestem. Bo na Skype'ie do mnie dzwonią, no. Już słyszałem, o Ty nie, no kurczę. wiesz co, kurde. Patrz, gracias. Wow, gratulacje. Najlepsze to jak. Słuchaj, mój team wygrał, ja się nie cieszę. O nie, piąty jestem. Ale dobra. O, pierwszy. No i taką grę to ja rozumiem. Powoli mi skill zaczyna wracać. Nie no, powiem ci co, przede wszystkim klisze, które I na musisz nowizję zapamiętać, to jeszcze jest Q się i E, przydaje. czyli odpowiedzialny za maskowanie oraz M. i pancerz. Taka. Ale nowizja to jaki był? To jest statuet, A, okej. sobie może snajperką pogram. O, mnie też już Okay. Ale ja tutaj muszę sobie w dręczą te końcu gwiazdy, to jest wyposażenie strasznie dostosować. irytujące. Już mam prawie pełną tą, cóż, pulę nagród. Nie wiem, jak to nazwać. O, tabelę, o. Z tabeli takiej. Mało, mało, mało. Kurde, ile ty masz już broni 6. odblokowanych? A też jest, nie jest dużo taki zaś. O. 22, o. I wracamy ponownie. nie, No bo to coś bardzo widzę. krótkie cięcie to. Nie, no króciutkie, bo po prostu. O, ze snajperki mi O, zdjął. głowę ode mnie. Mówiłem, że sobie pogram snajper. Dzięki sobie dostałem po prostu 1500 punktów za A co za snajperkę. skurwiel? Oj, 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 w materiale takie rzeczy mówisz. O się Wiesz co, jak wytnie. możesz? O się wytnie. Nie, nie wytnie się. Zmień wyposażenie, snajper. Liczba widzów zmniejszyła się o 50. Obrażanie takiego Krzyśka. A, Ty, snajper dobry teraz jest. już mnie anonimus znajdą, bo już się dowiedzieli, że jestem Krzysiek. Zaczynam się bać. Krzysiu, powiedz mi, jak mam żyć? Racjonalne żywienie, 5 Czy posiłków posiłków. dziennie? Maciek, ja wiem, że chcesz być taki młody jak ja. Dobra, słuchaj, masz tyle lat, ile ja, okej? Kurczę, dajesz im dodatkowe dane. Okay? Come on. A już sobie z karabinem miałem iść. Gdzie on? No, w powietrzu. Powiem ci, ja jestem ciekaw, bo no, Crysis 2 to na razie chyba jedyna gra, która jest na CryEngine 3, no nie? A Sniper Ghost Warrior 2 ma być też na tym silniku, a on się jak na razie prezentuje dosłownie obłędnie. Jak? O kurwoście. Teraz jak tu by wbić? O! A patrz teraz jego będzie farma. Na spawnie jesteś? A nie, bo mam taką zacną kampę. No nie mogę głowy trafić, no. O, patrz! Zdjął cię przede mną, a już cię widziałem. A, widzisz? Nie. Raz. Powiem ci, pola mnie trochę snajperem, nie powiem. Nie, powiem ci, fajna klasa.
O, i się skończyło. Siedzę, ci powiem, siedzę sobie na najwyższym punkcie mapy. No. I nagle dostaję z jakiegoś tam coś typu FAMAS. To mi przypomina FAMASa. Nie wiem, jaki to jest, jak to tutaj się nazywa, bo są inne nazwy. Maciek, wystaw się, dostaniesz w główkę. Nie. No uciekłeś mi, a już cię widziałem. Mam się bać czy płakać? Widzisz, w żółtych budynkach, prawda? Takich... Nie. A to inny bieg. I jedna kulka w łeb. Jeszcze jeden, jeszcze raz. No nie wierzę, no. Z powietrza mnie wzięto. O, shit. A co się stało, Maćku? Aj no. Nie, po prostu ten... strzeliłem sobie flashbangiem. Co za bezsens. Nine! Ja... Jak ucz? Patrz, strzelam do kolesia. No. Nie? I nagle dostaję z pleców, a już jeden strzał został do oddania. Ty, w ogóle panie Ksylome, ile masz widzów na YouTubie, tak z ciekawości? Proszę? Ile masz widzów na YouTubie? O, się. Pięciu. No nie, no ja prawie żadnych filmików nie mam tu. Znaczy mam, bo wiesz, jak maniaczy F-kostki Olimpika, mam bardziej z tego filmiki. Aha. Mam jeden Let's Play Crysis 2 Multiplayer. O, no to muszę zobaczyć, kurde. No to ci potem to tam zobaczysz. I o, właśnie ten Let's Play Crysis 2 i muszę się zebrać do drugiego, bo już taki jeden widz wrócił. Powiedziałem, że kręcę, jednak jakoś się nie zebrałem, bo... No to się zabierz! Ten tydzień miałem taki gorszy z ocenami, już miałem dostać karę i miałem jeszcze nie jechać na... A życie, i życie miało być beznadziejne. Musiałbym iść do szkoły w Ferrari. Niepowszednie. Niepowszednie. Nie no, wtedy akurat wyjeżdżam. Na czwartek, piątek, sobotę, niedziela. No jeee, kurde ludzie. Oj, patrz, będzie głowa. Jest! Poszło! Jest. Mówiłem, że... Dobra, chyba jednak będę grał tym snajperem. Mówiłem, że pójdzie głowa. A ty gnoju. Ano, nie dziękuję. Ano. Ale pasa nagle. Człowiek, patrz. No. Fuck. Fuck. Czekaj, ustaw się. Dzięki, Maciek. To byłeś ty? Tak. Kurde, już się miałem na celowniku. Ano, widziałem. Kurde, musiał. No nie. No nie. Nie no, ja tak farmię pięknie i nagle przegrałem. Ty w ogóle, której my zaczynaliśmy z ciekawości? A nie wiem, 20-20 z kawałkiem. Dobra, gramy dalej. Trzecia mapa i koniec. O, to jest drugi w teamie. To co, kończymy? Może jeszcze jedna mapka? Dobra, jeszcze jedna. Na brzeże, ja to mam na brzeże. Dobra, jest sełk na face'a w tym czasie. Na brzeże... Tak, na face'a? Tutaj. Może że tak, jest na wizji. Ach, cwan. Nie, bo ja to robię z poziomu telefonu. Szpan, no nie? Kurde, ale nudy. Nie, dobra, kończę chyba ten, jeszcze ta rundka i zrobię może w końcu materiał. Miałem zrobić z Alana Wake'a, też nakręciłem 3 odcinki, no nie? Tylko, że to nakręcałem wieczorem, choć szczerze, obejrzę sobie jeszcze raz, bo może jednak coś z tego będzie. Dzisiaj byłem na morzu.